Богомілка Домович, розкошна вітниця, співаючи води. Я пан, jestem jej stróżem. Nieustannie ją nawadniam, pilnuję jej dniem i nocą, aby nikt na nią się nie targnął. I nie mogę jej gniewu, lecz gdyby pojawił się cier i osek, wystąpiłbym do walki z nimi, spaliłbym je razem, chyba że się poddadzą pod moją ochronę. Zabrą ze mną pokój. Niech zabrą ze mną pokój. Bóg. Mówi, tylko tak będzie zmazana wina Jakuba i wtedy będzie pełny skutek jego rozgrzeszenia. Gdy doprowadzi do rozbicia wszystkich kamieni ołtarza, jak się rozbija kamienie wapienne, gdy nie podniosą się już pomniki Asztarty, a nie ołtarze kadzidlane. Bóg jest twoją ochroną. Bóg jest stróżem twojego życia. Ale On nie stróżuje tylko chroniąc cię przed wrogami z zewnątrz. On stróżuje chroniąc cię przed wrogami twojego wnętrza. On mówi, ja nie chcę, żeby w twoim życiu był cień czy osek. Ja nie chcę, żeby było cokolwiek, co ciebie odwiedzie od sukcesu w twoim życiu. Zobacz, jaka jest miłość Boga. On wbrew temu, co mówi religia, bo religia mówi, Bóg chce swojej chwały. Bóg swojej chwały nikomu nie odda. Bóg jest Bogiem zazdrosnym. Religia o tym krzyczy. Przeczytali kilka rzeczy w piśmie i twierdzą, że to są ostatnie wytyczne. Ale ostatnie wytyczne były tysiące lat później. Ostatnie wytyczne to była śmierć, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie. To były ostatnie wytyczne Boże. To było ostatnie wytyczne. I Bogu dzisiaj zależy na tym, aby życie Jego człowieka było podniesione na maksa do góry. W ten sposób On sobie odbiera swoją chwałę. On sobie nie odbiera swojej chwały przez to, że mu się śpiewa, że się dla Niego tańczy, że się przed Nim klęczy. On odbiera sobie chwałę przez to, że życie Jego człowieka podnosi się na najwyższy poziom. Wtedy Bóg odbiera sobie chwałę według Nowego Przymierza i każdy cierń czy osed stojący na drodze tego podniesienia u człowieka jest wrogiem Boga. I Bóg mówi, spalę to. Nie próbuj tego pielęgnować, nie podlewaj ostów, nie podlewaj tych rzeczy. Niech ci nie będzie żal, jak ja przyjdę i to spalę. Niech ci nie będzie żal, że coś, co nie podnosi twoje życie, zostaje przeze mnie splugawione i poniżone. Człowiek się potrafi napracować. A Bóg przyjdzie i to obróci w ruinę. Wiecie dlaczego? Bo to jest być może cierń lub osad. Może coś zbudowałeś w swoim życiu. Wydaje ci się to niezmiernie cenne. Ale jakoś ci się kurczę, to sypie. Na żadne skarby nie jesteś w stanie w ogóle tego utrzymać przy życiu dalej. Chodzisz wokół tego, chodzisz, a to się sypie. Może to zbóż. Zainwestowałeś już tyle wiary, aby to stało. A to się sypie. Może to zbóż. Może pomódl się dziś i powiedz, Panie, uwalniam dzisiaj swoją wiarę w twój ogień, który przyjdzie i spali wszelki osed w twoim życiu. Niech to się spali w imieniu Jezusa. Do tej pory modliłem się, Boże, niech to rośnie. Podlewałem to.
Dbałem o to, ale to się sypie, Panie. A z tego, co wiem, to Twoje rzeczy się nie sypią. Twoje budowle się nie sypią. Twoje mury się nie sypią. Twoje pałace się nie sypią. Rozumiesz? Nie bój się tak modlić. Oto stróż życia Twego. On nie tchnie swoją świętą ręką tego, co podnosi Twoje życie. Ale daj Mu pozwolenie Twoją wiarą dzisiaj, aby spalił każdy oset, każdy cierń. Niech to płonie! A Ty tańcz przy ognisku. Niech to płonie. Ojcze, wywyższamy Ciebie. Ty, który jesteś przyczyną i skutkiem. Ty, który jesteś sprawcą wszystkich naszych dobrych czynów. Wywyższamy Ciebie, święty Izraela. Thank you.
pokładamy takie rzeczy związane z oczekiwaniem ludzi wobec innych ludzi. Jeśli oczekujesz coś od kogoś, to spokutuj dzisiaj z tego, ponieważ miłość daje. Miłość daje. Jeśli oczekujesz coś od kogoś, to spokutuj dzisiaj z tego, bo być może to jest tylko i wyłącznie mrzonka w twojej głowie, a nie coś prawdziwego w sercu drugiego człowieka. Jeśli oczekujesz coś od drugiego człowieka, to powiedz: Boże, ja nie mam żadnych oczekiwań. Ja jestem nakierowany na miłość, na dawanie. Na miłość i na dawanie. Na miłość i na dawanie. Rozpocznijmy to uwielbienie odpowiednią temperaturą, z odpowiednim nastawieniem, z odpowiednią myślą. Jedyny święty Bóg, mój Pan i Król.
gdyż jest w Ciebie wiary. Planów Twoich nienawidzę, wyszyć diabła. Wyszyć diabła, wyszyć tego skurczybyka, który próbuje Ciebie oszukać. Wyszyć go, jest stary, stary jak świat, stary jak grzech, brzydki, nic nie może. On nic nie może, dopóki Ty czegoś nie pozwolisz. On nic nie może. Skup się na Twoim wewnętrznym człowieku. Amen. Jesteś w armii, znasz swoje miejsce, bierz szofar do ręki. Bierz szofar do ręki. Bierzcie szofar do ręki. Kto chce zająć na szofarze? To jest nasz trening, uczymy się, że to nie jest teatr jednego aktora. To jest uwielbienie Jezusa, a wy jesteście jego członkami. Jesteście kościołem Boga żywego. Yeah.
Bóg mnie zapyta, wiesz, czym są diabelskie cuda? Powiedziałem, nie wiem, panie. A on powiedział, że diabeł musi uznać za cud, jeśli komuś z was zawoduje jakikolwiek problem do życia. On to uznaje za cud, że ktoś z was się rozchoruje, że udało mu się was okraść. Ja powiedziałem, aha, panie, to są jego cuda. Bóg powiedział tak. On skacze do góry z radości, bo udaje mu się zrobić cud. Bo to jest nienaturalne, żeby syn czy córka Boga mieli jakikolwiek problem w życiu, którego by nie rozwiązali w 20 minut, jak to powiedział mi w poprzednim. Ponisz diabła do końca poprzez głębokie zrozumienie swojej pozycji, którą masz w Chrystusie. Poprzez to, że Bóg mieszka w tobie. Oto Jego wola do twojego życia. Mieszkać w tobie i się przez ciebie wyrażać. Oto Jego wola. Władać przez ciebie. Oto Jego wola. Zobacz, jaki diabeł przy tym jest mały. Jakie cuda jego są małe. Malutkie. Thank you.
Zarobi tak dużo pieniędzy, że jeszcze w modlitwie nie będzie musiało zajmować się pracą zawodową. Będzie jeszcze dość młodym człowiekiem. Są dwie branże utworzone przez dziecko. Zarobi w branży, w której są rzeczy związane z wodą, z przepływem wody. I będzie też mogło zarabiać w projektowaniu odzieży. Które zarobi pieniądze, bardzo duże pieniądze, większe niż obydwoje sobie wyobrażacie. Do słowa proroczym. Do Anipy.
proroctwo to zakończyło się tym, że ma zrobić sobie tatuaż na ramieniu generała. Na drugim ramieniu zrobi generała wtedy, kiedy zacznie swoją służbę. I będzie to już niebawem. Dzisiaj ma już ten tatuaż. W zeszłej niedzielę było proroctwo. Dzisiaj jest tatuażem. Dlaczego? Bo jest posłuszna. Bo jest posłuszna. Bo jest posłuszna. Bóg szanuje posłuszeństwo. Odnosi się z szacunkiem do posłuszeństwa. Jego prawdą. Twoja miłość do Boga to wiara i realizowanie Jego prawd. Posłuszeństwo. Bezdyskusyjne posłuszeństwo. To król! To król! Módl się do niego teraz jako król. Bądź będę ci zawsze posłuszny. W drobnych sprawach i wielkich. A ty będziesz mi błogosławił. Bo tak powiedziałeś. A ja będę posłuszny. Ty będziesz błogosławił. Ja będę wierzył. Ty będziesz obawiał moc. Mów też do niego. Nie mów proszę. Powiedz, ja będę wierzył, a ty będziesz uwalniał moc. To jest głos człowieka wiary. Tam nie ma grama wątpliwości. Módl się tam. Yeah.
Szalom, gdyż także wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś. Wszystkich naszych dzieł Ty dla nas dokonałeś. Czy wierzysz w to, że kiedy postępujesz w wierze, zgodnie z prawdą, to sam Bóg działa w tej sprawie? Sam Bóg. Tak, mówi prorok. Sam Bóg. Tomek uwierzył, że w ranach i sińcach Jezusa jest uzdrowienie Jego. Więc jak się rozchorował, to zaczął jeździć na rowerze i zajechał chorobę. Pytajcie, kto zajechał chorobę. Zajechał chorobę. Alleluja. Przeczytajcie dokładnie, co napisał Tomek, ponieważ to jest bardzo ważne. Jeśli nie będziemy praktykować rzeczy małych, to nie ma takiej szansy, żeby praktykować rzeczy wielkie. Jeśli nie będziemy przez wiarę pokonywać grypy, to ciężko będzie pokonać raka. Rozumiecie? To bardzo ważne. Dzisiaj przyśnił się Tomek w nocy i Duch Święty do mnie powiedział, abym przeczytała to, co Tomek napisał na internecie. I przeczytała właśnie te słowa, że zajechał chorobę, pokonał grypę, przez moc imienia Jezus pokonał ból głowy, pokonał zapalenie gardła, przez moc imienia Jezus nie wziął krypeksu. Halleluja! Halleluja! Została przybita wraz z Jezusem do krzyża, że to, co pojawiło się w jego ciele, jest nielegalne i to się musi wynieść, to się musi wynieść i przez wiarę rozpędził się i zajebał chorobę. Ale Maria stanuje.
Wszelkie onieczyszczenie odchodzi teraz przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Na podstawie słowa wiedzy. Przez moc Ewangelii. Uzdrawiane są nerki i korzonki. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Przez moc ofiary krzyżowej. Uzdrawiane są nerki i korzonki. Przez imię Jezus. Przez imię Jezus. Uzdrawiamy nerki i korzonki. Przez imię Jezus. Alleluja. Przez imię Jezus. Uzdrawiamy są nerki i korzonki. Przez imię Jezus. Przez moc Ducha Świętego. Przez moc Ducha Świętego. Przez imię Jezus. Ciało przyjmuje pełne uzdrowienie teraz. Przez imię Jezus. Wszelkie kłucia odchodzą. Zanieczyszczenia odchodzą. W imię Jezusa. W imię Jezusa. Ciało przyjmuje pełne uzdrowienie. Zapalenie. Wszelkie zapalenie z ciała odchodzą. Przez imię Jezus.
zaśpiewaj pieśń. Yes!
dzielna kobieta. Natomiast nie została wyedukowana. Edukowali ją pod przyjęcie korony i pod dawność królową. Kiedy się zorientowała, że jest niewyedukowana i nie ma opcji takiej, aby pociągnęła autorytet korony, zdecydowała, że będzie się edukowała. I ty też zdecyduj się w swoim życiu, że nie będziesz głupcem, który się nie edukuje. Że nie będziesz tak ślepo przytakiwał na wszystko głową, nie mając przekonania. Więc Boże, będę się edukował. Będę budował moją wiarę. Moje tak będzie tak, a moje nie będzie nie. Nie będę kiwał głową, dlatego że jestem niedoinformowany, ale będę kiwał głową, dlatego że jestem pewien, że ta prawda jest prawdą oczywistą. Powiedz, będę się edukował. Będę się edukował. Nie będę tłumokiem. Nie będę szedł za tłumem. Ale będę świadomą jednostką bojową. Będę świadomy swojego powołania. Będę świadomy do tego, do czego zostałem powołany. Będę świadomy mojego Boga. Będę świadomy mojego Jezusa. Będę mówił, że ja i Jezus zdobędziemy świat. Ja i Jezus zdobędziemy świat. Lecz chcesz znać swojego Zbawiciela. Nie tylko o nim wiedzieć, ale go znać. Tak Cię kocham. Nie rozumiem.
Alkoholizm. Dobrze, proszę.
Yeah.
podejdź, proszę.
całym byłem. Siadajcie, przyjaciele.